Czy wiesz, jak długa powinna być oferta na Twojej stronie, żeby przekonać klienta? Czy lepiej napisać krótko i zwięźle, czy może bardziej szczegółowo? Po tym odcinku wszystko będzie jasne. Cześć, nazywam się Marek Jankowski, uczę solo przedsiębiorców, jak zdobywać klientów bez narzucania się. A to jest podcast Mała Wielka Firma, odcinek 480, w którym powiem o tym, jaką długość powinna mieć oferta na Twojej stronie internetowej. Dlaczego to ważne? Bo za krótka oferta może nie wystarczyć, żeby klient Ci zaufał. Z drugiej strony, za długa oferta może odstraszać osoby, które nie mają czasu albo nie chcą im się czytać. Inaczej mówiąc, od długości oferty zależy, ile osób faktycznie zdecyduje się na współpracę z Tobą albo na zakup Twojego produktu. Dlatego w tym odcinku dowiesz się, kiedy lepsza jest oferta krótka, a kiedy długa, jak dopasować ofertę do różnych typów klientów, jak określić idealną długość oferty na Twojej stronie i dlaczego dobra oferta powinna być jak rodzynek. Zaczynamy. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy lepsza jest oferta krótka czy długa. Jak w wielu przypadkach, to zależy. No ale od czego? Najkrócej mówiąc, od tego, co masz do zaoferowania i komu to sprzedajesz. A konkretnie, podam Ci pięć pytań. Odpowiedz sobie na nie i będziesz mieć jasność, czy w Twoim przypadku lepsza jest oferta krótka czy długa. Pytanie pierwsze brzmi: jaka jest stawka klienta? Im wyższa stawka, tym bardziej klient potrzebuje Ci zaufać i tym dłuższa powinna być oferta. Co mam na myśli mówiąc wysoka stawka? Zwykle chodzi o wysoką cenę, ale również o czas, zdrowie, prestiż itd. Na przykład, kiedy mam się zapisać na laserową operację oka, to moja stawka jako klienta jest dużo wyższa niż wtedy. Kiedy zapisuje się na rutynową wizytę do fryzjera? Operacja oka ma wyższą stawkę, bo jest bardziej ryzykowna? Kiedy stawka jest wysoka, to krótka oferta może nie wystarczyć, żeby rozwiać wątpliwości klienta. Żeby zbudować zaufanie, musisz bardziej szczegółowo opowiedzieć o korzyściach, wyjaśnić swój proces, podać opinie innych klientów, itd. Pytanie drugie. Jak? Skomplikowany jest produkt albo usługa. Im bardziej skomplikowany, tym dłuższa powinna być oferta. Jeśli piszesz strategie marketingowe, to nieświadomy klient może mieć wrażenie, że masz w komputerze szablon takiej strategii, zmieniasz w nim kilka parametrów, wstawiasz odpowiednią branżę, nazwę firmy i już w dłuższej ofercie. Możesz mu uświadomić, że to wcale nie jest takie proste. Możesz pokazać, co konkretnie dostanie i jak to rozwiąże jego indywidualne problemy. Wtedy do klienta dociera, że naprawdę potrzebuje takiej strategii, że sam sobie z tym nie poradzi. I ta cena, która wcześniej wydawała mu się z kosmosu, nabiera coraz większego sensu. Pytanie trzecie: jakie emocje wiążą się z produktem albo usługą? Jeśli organizujesz egzotyczne wyprawy, to będzie ci łatwiej zdobyć klientów, odwołując się do emocji. Żeby to zrobić, możesz opisywać przygody, które was czekają na takiej wyprawie. Możesz zacytować opinie innych klientów, wstawić zdjęcia, klipy, wideo itd. Oczywiście każdy taki element wydłuża ofertę. I w tym przypadku to wydłużanie jest uzasadnione, bo jeśli klient poczuje te emocje, będzie dużo bardziej chętny, żeby kupić. Krótka oferta bardziej rzeczowa niż emocjonalna. Też może zadziałać, ale na trochę innych klientów, takich, którzy już wiedzą, na co się piszą, byli na takich wyprawach, potrzebują tylko konkretnych parametrów, jak to będzie wyglądało tym razem. Pytanie czwarte. Jak klient podejmuje decyzję? Są ludzie, którzy decydują się szybko, nie lubią rozgadywania się, wystarczy, że zobaczą najważniejsze. Cechy oferty, cenę i przycisk Kup teraz. Ale są też takie osoby, które nie poczują się pewnie i nie będą gotowe kupić, dopóki nie przeanalizują wielu różnych elementów. Im jest potrzebna dłuższa oferta, w której znajdą szczegółowe informacje, dowody, że to działa recenzje, case studies, opis procesu itd. No i mamy problem, bo przecież nie wiesz, kto wchodzi na Twoją stronę, i jakie ma stawienie do podejmowania decyzji. W dodatku, ta sama osoba może kupować zupełnie inaczej w sytuacji prywatnej, a inaczej w firmowej, inaczej kiedy kupuje daną usługę po raz pierwszy, a inaczej kiedy ma już doświadczenie. Na szczęście są sposoby, żeby dopasować tę samą ofertę do różnych klientów. Za chwilę o tych sposobach powiem, ale wcześniej jeszcze pytanie piąte. Na którym etapie ścieżki zakupowej jest klient? Kiedy masz długą ofertę. To może ona przemawiać do potrzeb klientów na różnych etapach ścieżki zakupowej. Możesz w jednym długim tekście przyciągnąć uwagę, zbudować zainteresowanie, zwiększyć świadomość klienta, przekazać przewagi swojej oferty nad innymi i przekonać do zakupu. Zwykle cały ten proces jest rozłożony na wiele kontaktów i wykorzystuje się do niego content marketing. Na przykład Przyciągasz uwagę w social mediach, uświadamiasz klienta w swoim podcaście i w newsletterze, a w końcu trafia na stronę z ofertą i zależy Ci na tym, żeby jak najwięcej tych osób, które tam trafiają, już Cię znały, lubiły, ufały Ci i dzięki temu kupiły bez już takiego głębokiego przekonywania. Ale widziałem też długie oferty, które miały przeprowadzać klienta właściwie przez całą tę ścieżkę. W krótkiej ofercie nie da się tego wszystkiego pomieścić. Krótka oferta działa na klientów, którzy są pod koniec ścieżki zakupowej, czyli są już gotowi, żeby zapłacić. Jak sobie poradzić, jeśli na Twoją ofertę trafiają osoby na różnych etapach? Do tego też wrócę za chwilę. Na razie wiemy tyle, że jeśli Twój produkt lub usługa ma wysoką stawkę dla klienta, jest skomplikowany i wiąże się z emocjami, to Twoja oferta powinna to uwzględniać, czyli być raczej długa niż krótka. No dobrze, tylko co zrobić, żeby na taką długą ofertę klient chciał się zdecydować, żeby go nie przytłoczyć tą ofertą, żeby nie odstraszyć klientów, którzy są gotowi kupić już teraz. W idealnym świecie pewnie byłoby tak, że instalujesz na stronie jakąś darmową wtyczkę, która czyta klientom w myślach i wyświetla im idealnie dopasowaną ofertę. Tak, żeby ci zdecydowanie widzieli tylko nazwę produktu i przycisk kup teraz, a cała reszta pełną ofertę z rozpisanymi problemami, korzyściami, opiniami i tak Zła wiadomość jest taka, że nie żyjemy w idealnym świecie i ja osobiście takiej wtyczki nie znam, ale możesz zbudować swoją ofertę w taki sposób, żeby odpowiadała. Zarówno osobom, które szukają szybkich informacji, jak i osobom, które potrzebują więcej szczegółów. Wystarczy wykorzystać pewną zasadę, której nauczyłem się, kiedy pracowałem jako dziennikarz. Chodzi o zasadę odwróconej piramidy. Ta zasada polega na ułożeniu informacji w taki sposób, żeby na samym początku przekazać to, co najważniejsze, a później Wchodzimy coraz głębiej, opisujemy szczegóły, wyjaśniamy kontekst, albo wprowadzamy jakieś poboczne wątki. Ta zasada wzięła się stąd, że dziennikarze piszą teksty, ale później ktoś inny układa te teksty na stronach w gazecie. Kiedy spływa jakaś informacja w ostatniej chwili, to, żeby ją zmieścić na stronie, trzeba. Te inne materiały, które tam są, szybko skrócić. No i gdy mamy artykuł napisany zgodnie z zasadą odwróconej piramidy, jest to bardzo proste. Wystarczy odcinać kolejne akapity od dołu. Materiał będzie wtedy może trochę mniej pogłębiony, ale niczego istotnego w ten sposób nie stracimy, bo to co ważne jest na początku. Oczywiście strona internetowa to nie jest gazeta. Możesz dodawać ile chcesz tekstu, i miejsce na stronie ci się nie skończy. Ale jeśli zaczniesz od tego, co najważniejsze, i od razu wstawisz przycisk do koszyka, to zdecydowany klient nie musi przewijać 20 ekranów, żeby kupić. Może kupić bardzo szybko. A dla tych, którzy potrzebują więcej informacji, dajesz szczegółowy opis, jakie problemy rozwiązuje Twój produkt, jakie daje korzyści, jak odpowiadasz na rozmaite obiekcje, jakie masz opinie klientów itd. Częstym problemem, który widzę, jest nie tyle sama długość oferty, co forma tej oferty. Zdania wielokrotnie złożone, akapity na pół ekranu itd. Żeby klient wchodzący na Twoją stronę nie miał wrażenia, że właśnie wrócił do liceum i musi znów przerabiać nad niemnem, pamiętaj o trzech rzeczach. Po pierwsze, podziel treść na małe kawałki. Używaj śródtytułów. Krótkich akapitów, list wypunktowanych, pogrubień, ramek, cytatów, tak, żeby najważniejsze fragmenty się wyróżniały. Jeśli oferta jest długa, to powtarzaj też w różnych miejscach przycisk do koszyka, żeby klient w dowolnym momencie mógł przerwać czytanie i sfinalizować transakcję. Druga sprawa, stosuj obrazki i wideo. Tekst będzie dużo bardziej strawny, jeśli dodasz do niego zdjęcia, grafiki, ikony, rysunki, schematy, wizualizacje, klipy wideo itd. Chodzi o to żeby osoby, które wolą oglądać niż czytać, mogły szybko zrozumieć wartość oferty. Trzecia rzecz. Dodaj do oferty sekcję FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. To jest prosty sposób, żeby konkretnie zwięźle odpowiedzieć na typowe wątpliwości i obiekcje klientów bez nadmiernego rozpisywania się i rozdmuchiwania tej głównej części oferty. Wiesz już co wpływa na długość oferty. I jak ją dopasować do preferencji różnych odbiorców? Zastanówmy się w takim razie konkretnie, jak długa powinna być Twoja oferta? Żeby określić odpowiednią długość oferty, musimy zacząć od tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli od zrozumienia Twojego produktu lub usługi. Jeśli masz prosty, tani, nieskomplikowany produkt albo usługę, to zwykle wystarczy krótka oferta z podstawowymi informacjami. Co to znaczy krótka? Taka, gdzie cały tekst oferty mieści się na Jednej, maksymalnie dwóch stronach w dokumentach Google. Jeśli z drugiej strony oferujesz skomplikowane, specjalistyczne usługi albo kursy online w cenie powyżej powiedzmy 300 zł, to warto wejść trochę głębiej w szczegóły i pokazać odbiorcy wartość tego, co proponujesz, choćby tylko po to, żeby miał poczucie, że ci na nim zależy. Że się starasz i że masz odpowiednie kompetencje, żeby rozwiązać jego problem. Taka dłuższa oferta może mieć 5-10 stron w dokumentach Google, albo nawet więcej, w zależności od tego, jak złożony jest produkt. Nie musisz całego tego tekstu pisać samodzielnie. Widziałem naprawdę długie oferty, gdzie połowa albo nawet większość to były opinie klientów. Jeśli je masz, to warto z nich skorzystać, nie tylko po to, żeby oferta była dłuższa, ale przede wszystkim dlatego, żeby była bardziej przekonująca. A jeśli nie masz takich opinii, to polecam mój warsztat system pozyskiwania opinii klientów, link znajdziesz w opisie. Powiedziałem, że krótka oferta to są jedna, dwie strony tekstu, ale czasem trudno nam napisać nawet tyle o własnej usłudze albo produkcie. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, paradoksalnie, dlatego że wiemy za dużo, to, co sprzedajemy, jest dla nas oczywiste, więc uważamy, że no, nie ma o czym pisać. Po co pisać o oczywistościach? Po drugie, trudno nam wejść w buty klienta i wymyślić, co takiego tam wsadzić na tę stronę, żeby przekonać go do zakupu. Dlatego proponuję podzielić ofertę na kilka sekcji. Wtedy będzie Tobie łatwiej pisać, a klientowi łatwiej poruszać się po stronie. Jakie to mogą być sekcje? Kilka przykładów. Nagłówek który przyciągnie uwagę i pokaże klientowi główną korzyść. Wstęp wyjaśniający, jaki problem rozwiązujesz i w jaki sposób. Opis, żeby przekonać klienta, że nie powinien go problemu lekceważyć, tylko powinien się nim zająć najlepiej teraz. Lista korzyści, które klient osiągnie, gdy skorzysta z Twojego produktu. Opinie innych klientów, rozbijające obiekcje i budujące zaufanie do Ciebie. Gwarancja, żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klienta. FAQ. Czyli te najczęściej zadawane pytania z wyjaśnieniem rozmaitych wątpliwości. Pamiętaj, żeby każda sekcja była jak najbardziej przejrzysta. Krótkie, proste zdania, krótkie akapity, maksymalnie 3 do 5 zdań w jednym akapicie, a do tego wypunktowania, śródtytuły i elementy graficzne, o tym mówiłem wcześniej. Nagłówek i wstęp powinny być widoczne. U samej góry, bez przewijania strony na pierwszym ekranie. Inne ważne informacje, czyli opis problemu klienta, korzyści, wezwanie do działania na drugim, najdalej na trzecim ekranie, żeby klient nie musiał za bardzo męczyć kciuka przy przewijaniu. Kiedy to wszystko masz już gotowe, zostaje jeszcze jedna rzecz. Całkiem możliwe, że Twoja oferta po napisaniu będzie jak winogrono, a powinna być jak rodzynek. Co to znaczy? Rodzynek, jak wiadomo, to winogrono, z którego została odparowana woda. Kiedy piszemy, to też często lejemy wodę, czyli używamy niepotrzebnych słów i trzeba się ich pozbyć. Powiedzmy, że mam w ofercie takie zdanie. Pokażę Ci, jakie działania możesz zrealizować, żeby skutecznie i w krótkim czasie pozyskiwać nowe osoby zainteresowane Twoją ofertę i zwiększyć bazę klientów. To są 22 słowa, ułożone w dość mglistą konstrukcję. A wystarczyłoby, żeby przekazać tę samą myśl, tylko 6 słów. Pokażę ci, jak szybko zdobyć klientów. Nie tylko oszczędzamy w ten sposób miejsce, ale też klientowi łatwiej zrozumieć, o co nam chodzi. Więc kiedy odparujesz w ten sposób swoją ofertę, będzie ona znacznie lepsza. Wiesz już, że długość oferty zależy od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania produktu lub usługi, emocje klienta to, jak podejmuje decyzje zakupowe. Ale ciągle możesz się zastanawiać: na przykład, co napisać w nagłówku oferty, żeby przyciągnąć uwagę odpowiednich osób? Jak uświadomić klientowi, że Twój produkt lub usługa naprawdę mu pomoże? W jaki sposób rozwiać wątpliwości, które powstrzymują przed zakupem? Co zrobić, żeby klient zaufał, że to właśnie Ty skutecznie rozwiążesz jego problem? Jak sobie z tym wszystkim poradzić, jeśli nie jesteś profesjonalnym copywriterem? Odpowiedzi na każde z tych pytań znajdziesz w moim warsztacie tworzenie ofert z Chat GPT. Dowiesz się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję jako partnera, który pomoże ci zbudować skuteczną ofertę. To nie jest kolejny kurs trwający wiele godzin, którego nigdy nie przerobisz, to praktyczny przewodnik krok po kroku. Oglądasz jednogodzinne wideo, siadasz do komputera i tego samego dnia masz napisaną ofertę swojej usługi albo produktu. A jeśli już masz gotową ofertę, ale widzisz, że nie przyciąga klientów tak jak powinna, Wtedy tworzenie ofert z Chat GPT pomoże ci ją ulepszyć, żeby więcej osób wchodzących na twoją stronę klikało kupuje. Link do warsztatu znajdziesz w opisie. Dzięki za wysłuchanie do końca. Na dziś to wszystko do usłyszenia.